gasną. W tym momencie dobry start Dizer Strike'a. Broni tą pierwszą pozycję. Lumbar walczy z Kokoszem o pozycję numer 2, ale to teraz Kacper Jędrzejczyk z Kajotem. Mamy Kacpera Nowickiego tam poza torem. Tak, przenosimy się do przodu. Mamy już Kacpera Nowickiego rozbitego, z tego co widziałem. Jak dobrze uważałem, mamy jakąś neutralizację, bo kierowcy mocno zwolnili. I to jest wirtualny samochód bezpieczeństwa. Mercedes, Red Bull, 2 Ferrari. I kolejny Red Bull. Taką na razie stawkę mamy. Ułożenie stawki. Mamy SK911 obróconego w ostatnim zakręcie. Jeszcze obito o ścianę. DRS dostępny już. Kokosz pali baterię. Otwarty DRS w Red Bullu. Mamy walkę na czwartej o czwartą pozycję. Nie był jakoś bardzo zakończony, nie ma walki na zakrętu numer 1. Kajot hamuje nam na trawie i mamy stratę pozycji na rzecz Kacpra Jędrzejczyka. I już mamy Dizer Strike'a nurkującego po wewnętrznej, jednak Kokosz broni swoją pozycję. Kacper Jędrzejczyka leci bokiem nam kierowca Ferrari, obrócony w zakręcie numer 9. Nie wiem, czy mamy obróconego Dariusza Porzelskiego i może być to uszkodzenie tylniego skrzydła. Kacperem Jędrzejczykiem będzie bok-bok walka, jednak Kacper przed kierowcą Hasa. W momencie SK bok-bok z Kacprem. Jest czysta walka koło w koło. Dariusz Porzelski, Kajot, Darek, który kierowca będzie przed. Mamy Dariusza przed, ale on troszeczkę wystrzyma to hamowanie. Dalej jadą bok-bok, dwójka kierowców. I jednak kierowca Red Bulla jest przed Dariuszem. Już Kajot będzie się brał za SK. Mamy free wide zakręt numer 1. Mamy Ferrari wciskającego się do T1. Jest Ferrari 1-2. No, nie wiadomo co się dzieje. Dizer Strike nam nurkuje do trójki. Dariusz tam uderzył w Kokosza. Dizer Strike będzie wyprzedzać SK, ale czy Kokosz też będzie wyprzedzać SK? Mamy w tym momencie Hakinena, tylko że na innym torze i nie w tych zakrętach. No i czy mu to wyjdzie? Po wewnętrznej, Dizer Strike po zewnętrznej nie wyszło, dobrze, obronił się, no i co? Ferrari w strachu. Jak najwyżej, Dariusz Porzelski w tym momencie przed SK, mamy kontakt i Dariusz troszeczkę poza linią wyścigową. Przenosimy się do przodu. To jakby, ale już teraz blisko, już na wyjściu jest koło w koło praktycznie. Ale no i myślę, że Ferrari szybszy na tej prostej. I mamy ale bomba. Jest atak! Odważny atak, odważny. I czy mu to wyjdzie? Już blisko, koło w koło, ale nie, jednak wycofuje się z tego manewru Desert Strike. Tej baterii prawie że nie ma, mamy Red Bulla już przed Ferrari, bok-bok walka, jest, wysuwa się przed. I bez, nie broni jednak, nie broni się i mamy obrócony Kacpra Jędrzejczyka i uderzył, chyba Ferrari uderzone. szybsze krążenie u Kokosza. A mimo wszystko te opony to już nie to samo, tutaj widać mamy przewagę opon. Wypchnięty trochę Dizer Strike, ale to... To jest w Red Bullu, Kokosz wpada na linię mety, jak Max Verstappen wycięża z przewagą wielką, można by powiedzieć. Lombard dojedzie na pozycji numer 2. I KJD za nim domyka nam podium. Dizer Strike traci nam pozycję na rzecz Dariusza Porzelskiego.